Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Ja w przeciwieństwie do poprzednich prelegentów doskonale wiem, dlaczego zostaliśmy zaproszeni, ponieważ reprezentuję firmę Napiferyn Biotech, która sama w sobie jest badaniami i rozwojem. Nasza działalność to badania i rozwój. I postaram się w kilku slajdach Państwu przybliżyć, czym właśnie zajmuje się firma Napiferyn Biotech. Chciałabym zacząć swoje krótkie wystąpienie od tego, z jakimi wymaganiami, z jakimi wyzwaniami zmaga się obecnie Europa, jak i świat. I w ten sposób także wytłumaczę Państwu, dlaczego technologia, nad którą pracuje firma Napiferyn Biotech, jest tak ważna. Populacja świata wzrośnie do roku 2050 do niemalże 9 miliardów ludzi. Jest to bardzo duże i konsekwencją tego jest konieczność zintensyfikowania produkcji żywności. Niestety zasoby ziemi się wyczerpują. Byłoby potrzebne więcej wody, więcej ziemi. Niestety to nie jest możliwe. Niestety hodowla zwierząt nie zaspokoi tych potrzeb, a po drugie ma bardzo negatywny wpływ na środowisko. Proszę sobie wyobrazić, że już teraz hodowla zwierząt przewyższa co do produkcji gazów cieplarnianych transport. W związku z tym źródła białka, świat poszukuje alternatywnych źródeł białka, bo białko to jest bardzo ważna makrocząsteczka, którą trzeba spożywać z pożywieniem, dostarczać sobie z pożywieniem, ponieważ białko uczestniczy w wielu, wielu skomplikowanych procesach biochemicznych zachodzących w człowieku. Stąd właśnie jest wiele takich inicjatyw wspieranych głównie przez Unię Europejską, żeby poszukiwać alternatywnych źródeł białka i tutaj to miejsce wypełniają białka pochodzenia roślinnego, które są uznawane jako zdrowe, tanie oraz przede wszystkim przyjazne dla planety, ponieważ sposób ich wytworzenia jest o wiele bardziej ekonomiczny niż pozyskanie białka pochodzące od zwierząt. Przez właśnie te wyzwania my staramy jako firma zaadresować je i po to właśnie powstaliśmy. Po to, żeby nasze innowacyjne pomysły dotyczące pozyskiwania technologii białka na cele spożywcze z rzepaku wcielić w życie i skomercjalizować. Od pomysłu do założenia minęło kilka lat, natomiast zarejestrowaliśmy nasze przedsięwzięcie w roku 2014. Jesteśmy firmą know-how, czyli produktem naszej działalności jest przede wszystkim wiedza. Wiedza odnośnie technologii pozyskiwania białka z roślin. Białka, które będzie przeznaczone na cele spożywcze. Nasz zespół tworzą utalentowani i ambitni naukowcy. Jesteśmy zlokalizowani w Łodzi, blisko ośrodków akademickich, między innymi Politechniki Łódzkiej, której sama jestem absolwentką, więc wyciągamy utalentowanych ludzi z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Nasza siedziba, czyli laboratorium, to Bionanopark w Łodzi. Natomiast jaka misja przyświeca nam na co dzień? To przede wszystkim chcemy poprawiać jakość życia poprzez technologię, która umożliwi produkcję naturalnych i funkcjonalnych białek przeznaczonych na cele spożywcze. Co robimy na co dzień? Przede wszystkim wiemy, jak wycisnąć białko z rzepaku, ponieważ skupiamy się w pierwszej kolejności na rzepaku, a w dalszej będziemy skupiać się również na innych źródłach białka. Rzepak jest to niesamowicie wdzięczna roślina. Teraz kwitnie głównie w Dolnośląskim, więc pewnie Państwo mieli okazję widzieć przepiękne żółte pola. Natomiast my, materiałem wyjściowym do naszej technologii są nasiona rzepaku. I obecnie z rzepaku głównie produkowany jest olej. To Państwo znacie. To jest olej z pierwszego tłoczenia przeznaczony na cele spożywcze. To teraz mamy. Przy wytłaczaniu rzepaku, bo tak to się nazywa tłoczenie, produktem ubocznym, pozostałością są wytłoki rzepakowe. I my ten materiał, w którym drzemie ogromny potencjał, w tym jest bardzo dużo białka, które jest niesamowicie wartościowe, jesteśmy w stanie przetworzyć, dzięki naszej technologii, do białka w czystej postaci. Dla Państwa z tyłu to jest piękny, jasny proszek. Zapraszam do powąchania i posmakowania. To jest neutralny smak. I my ten biały proszek, który może się kojarzyć dwuznacznie, to jest białko w czystej postaci, czyli tak zwany izolat białkowy. Czyli proszę sobie wyobrazić, że tutaj masa 100 gram i na 100 gram jest ponad 90 gram białka w czystej postaci. Więc crème de la crème. Otóż
co my chcemy dalej zrobić z tym białkiem. Więc jeżeli już jest wyciśnięty z nasion rzepaku olej, powstaje to pozostałość po wytłoczeniu oleju, czyli co pokazałam, powstają izolaty, jakie jest zastosowanie tego proszku? Otóż obecnie głównie żywność wzbogacana jest białkiem sojowym lub białkiem pochodzenia zwierzęcego. Nie ma alternatyw. Więc tu jest miejsce właśnie dla izolatów z rzepaku. Jesteśmy firmą badawczo-rozwojową, nie generujemy przychodów, więc potrzebne było wsparcie finansowe. Od roku 2014 pozyskaliśmy około 12 milionów dofinansowania. I skąd pozyskaliśmy to dofinansowanie? Przede wszystkim na start świetnym zastrzykiem był instrument SMI z programu Horyzont 2020. Była to faza pierwsza, czyli pieniądze były przeznaczone na studium wykonalności projektu. Zrobiliśmy dogłębne analizy rynkowe, marketingowe oraz zdolności patentowej naszego wynalazku. I dzięki temu dostarczyliśmy zarówno Komisji Europejskiej, jak i naszym przyszłym inwestorom kompletne studium wykonalności poświadczające, że jest sens inwestować w tą technologię. W następnej kolejności nasze wysiłki zostały docenione przez fundusz inwestycyjny Impera Alpha, który w ramach programu Bridge Alpha przyciągnął do naszej spółki również bezzwrotną dotację z NCBiR-u. I w dalszej kolejności, idąc po tej poziomej osi czasu, sukces finansowy rośnie, ponieważ dużym sukcesem jest pozyskanie z programu Szybka Ścieżka, jest to poddziałanie 111, przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania na badania i rozwój. Więc wszystkie te fundusze tyczą się tego samego, ale różnych etapów rozwoju technologii. Natomiast jeszcze wiadomość sprzed ostatnich dni, pozyskaliśmy kolejną dotację z poddziałania 2-3-4, jest to z PARP-u na ochronę własności intelektualnej, ponieważ nasza strategia to jest przede wszystkim chronić to, co generujemy, tą wiedzę, ponieważ modelem biznesowym jest licencjonowanie technologii. My nie będziemy produkować białka z rzepaku, my nie będziemy tłoczyć oleju i przerabiać tego. My chcemy udostępniać podmiotom z branży technologię i wiedzę. Równie ważne jest, co pozyskiwanie kapitału na prowadzenie badań i rozwoju, jest myślenie, co dalej. Czyli jak chcemy skomercjalizować ten produkt, do kogo jest to skierowane. Niezwykle ważna jest już na tym etapie rozwoju technologii współpraca z biznesem. W grudniu 2016 grupa Wilmar, Marek Wilczyński, spółka komandytowo-akcyjna, czyli podmiot z branży, jest to istniejąca tłocznia oleju, doceniła potencjał naszego rozwiązania i zainwestowała w spółkę, więc jest udziałowcem naszej spółki, ale jest to ogromny sukces, ponieważ jest to partner branżowy i technologiczny, więc dostarczył nie tylko kapitał, ale również wiedzę o przetwórstwie rzepaku. No a i oczywiście jest to też potwierdzenie, że chce zainwestować w przyszłości dalej w komercyjny obiekt. Celem współpracy krótkoterminowo z grupą Wilmar będzie wytworzenie instalacji pilotażowej na terenie tłoczni oleju, czyli zademonstrowanie, że technologia działa w skali większej niż laboratorium. No i przede wszystkim komercjalizacja badań i rozwoju. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone również i zostaliśmy laureatem Nagrody Mocni w Biznesie w roku 2016. Jest to Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego. No i również jesteśmy na dobrej drodze, żeby nawiązywać kolejne strategiczne partnerstwa z innymi podmiotami z branży. Także jestem dzisiaj tutaj do końca dnia. Jeżeli Państwo chcecie posmakować naszego pięknego białka, serdecznie zapraszam. Natomiast jeszcze chciałabym zaprosić Państwa do naszych laboratorium poprzez puszczenie krótkiego filmu o nas. Jeżeli internet wycofuje się. Proszę Państwa. Pomysł narodził się w naszych głowach kilka lat temu podczas pracy w korporacji na Zachodzie w programie, który miał na celu opracowanie technologii na potrzeby zmieniającego się klimatu na Ziemi. Częścią tego programu było także spojrzenie na zapotrzebowanie na białka. Postanowiłem dopracować technologię.
pozyskiwania białek z roślin oleistych, w szczególności rzepaku. Nasza innowacja polega na tym, że wykorzystujemy pozostałość po wytłoczeniu z nasion rzepaku oleju. Jest to materiał, którego wartość była niedoceniana. Jest źródłem wysokowartościowego białka. My tą pozostałość przetwarzamy dalej i końcowy produkt naszej technologii to białko w czystej postaci. W tej pozostałości po wytłoczeniu oleju drzemie wysoki potencjał. Nikt inny tego wcześniej nie wykorzystywał, więc nasza technologia działa. Jest w stanie wyodrębnić z tego materiału wysokowartościowe białko. Poza tym obserwujemy trendy, co się dzieje na świecie. Jest zapotrzebowanie na białko pochodzenia roślinnego. Białko to będzie tak zwany izolat, czyli białko w czystej postaci. Postać ta to jest proszek o neutralnym, kremowym kolorze i będzie używany jako składnik żywności w celu zwiększenia ich wartości odżywczej. Są różnice między białkami odnośnie składu, jak i proporcji aminokwasów. Natomiast rzepak tutaj się wybija i ten skład aminokwasowy jest bardzo dobry, dobrze zbilansowany. Są nieograniczone możliwości. Można zastosować je wszędzie tam, gdzie do tej pory były stosowane i są stosowane białka pochodzenia sojowego i odzwierzęcego, czyli na przykład w napojach, deserach, batonach proteinowych, czyli wszędzie tam, gdzie chcemy zwiększyć tą wartość odżywczą, czyli zwiększyć skład proteinowy. Proces jest kilkustopniowy. Zaczynamy od tego, żeby najpierw z tej pozostałości, która powstaje po wytłoczeniu oleju, wyekstrahować białko i natomiast później poddajemy je kilku stopniom polegającym na filtracji, mechanicznej separacji. W kilku stopniach jesteśmy właśnie w stanie pozyskać białko w czystej postaci. Chcemy generować wiedzę na temat białek roślinnych i technologii. W pierwszej kolejności skupiamy się na rzepaku, czyli królu oleju w Polsce. Natomiast nasza technologia jest uniwersalna i będzie też działać na innych nasionach oleistych, na przykład na słoneczniku, i to chcemy też zweryfikować. Gratulujemy. Brawa, proszę Państwa. Fantastycznie. Pani Magdaleno, to kiedy wejście na rynki europejskie z tym rozwiązaniem, bo potencjał ogromny. Jasne. Przed nami, zanim wejdziemy jeszcze na te rynki europejskie, oczywiście potencjał jest, ponieważ rzepak jest uprawiany wszędzie, więc wszędzie tam, gdzie jest rzepak, można zainstalować naszą technologię. Zanim się to wydarzy, przed nami intensywny program badawczo-rozwojowy i szacujemy, że to będzie możliwe za około 4 do 5 lat. Trzymamy zatem kciuki. Zapraszamy Państwa do posmakowania, spróbowania w czasie kolejnej przerwy. Dziękujemy serdecznie.